Bardzo wysoka szybkość przekazywania zleceń na rynki regulowane powoduje, że powoduje to nowe wyzwania dla organów nadzorczych. Przykładowo, jeżeli jakaś strategia jest budowana i realizowana w ciągu kilkunastu milisekund, w oczywisty sposób, jeżeli może to rodzić zagrożenie dla rynku, dla funkcjonowania rynku, rodzi to oczywiste konsekwencje dla metod, w jakiej powinna być nadzorowana. Pamiętajmy o tym, że nowe technologie nie powinny być traktowane jako zło samo w sobie. Nowe technologie są konsekwencją postępu, są w naturalny sposób wykorzystywane przez uczestników rynku i dopiero pewne niektóre nieprawidłowe wykorzystanie tych technologii, czy też prawidłowe, ale nieintencjonalnie wadliwe, jeżeli chodzi o skutki, może powodować zjawiska, które powinny być wyeliminowane. Przykładowo zjawiska związane z zakłóceniami na rynkach finansowych generowane przez strategię high frequency trading, albo też zakłócenia, które są potęgowane przez strategię high frequency trading, powodują, że nadzorcy stoją przed wyzwaniem wdrożenia nowych narzędzi, dostosowania regulacji, zakresu podmiotowego i przedmiotowego tychże właśnie regulacji do nowych wyzwań. W tym kontekście trzeba pamiętać o tym, że zawsze nadzorcy, zawsze regulatorzy są pół kroku za uczestnikami rynku, którzy te nowe technologie wykorzystują. Widać to wyraźnie po trybie wdrażania nowych regulacji. Obecnie jesteśmy na etapie rekomendacji organów nadzorczych, natomiast czeka nas w niedalekiej przyszłości aktualizacja dyrektyw unijnych, które będą właśnie odnosić się do nadzoru nad rynkiem high frequency trading. Przykładowo będzie wdrożony wymóg taki, aby rynek regulowany mógł przed realizacją zlecenia anulować to zlecenie, jeżeli uważa, że może ono spowodować zakłócenia na rynku. Będą również bardzo wysokie wymogi dla firm inwestycyjnych, które oferują dostęp uczestnikom rynku, w szczególności dostęp sponsorowany, do tego, aby taka działalność nie mogła zakłócać działalności rynku, aby nie kłóciła się z wymogami w zakresie zapobiegania nadużyciom rynkowym. Nowe regulacje spowodują, że podmioty, które obecnie funkcjonują na rynku high frequency trading, zaczną podlegać wymogom MiFID. To jest dla nich swego rodzaju nowość, gdyż do tej pory korzystają z określonych wyłączeń i nie muszą się autoryzować, nie muszą się licencjonować. Natomiast mniej więcej od 2015 roku będą musiały uzyskać autoryzację Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie działalności na tym rynku. Zwróćmy uwagę na to, że regulatorzy będą wymagali tego, aby zarówno rynki regulowane i platformy obrotu, jak i firmy inwestycyjne, które oferują dostęp uczestnikom rynku do rynków właśnie regulowanych, do platform obrotu, aby nadzorowały ich działalność w taki sposób, aby gwarantowały wręcz, że nie może ona być wykorzystana do celów sprzecznych z wymogami unijnymi. Przykładowo firma inwestycyjna będzie musiała zweryfikować, zrobić due diligence swojego klienta, aby sprawdzić, że strategia oferowana przez niego nie będzie mogła być wykorzystana dla celów sprzecznych z Market Abuse Directive.